Nawigacja nas tutaj wpakowała w takie drobne uliczki. Wiecie, jest to miasto, o którym najmniej pozytywne słyszałam opinie. W ogóle jeszcze o żadnym mieście przedtem, ani w Maroku, ani w innym miejscu nie słyszałam tyle negatywnych opinii, co właśnie o Marrakeszu. Pan bardzo przystojny. Nawigacja nas tutaj wpakowała w takie drobne uliczki. Ale jeszcze mamy no parę minut, aczkolwiek zaraz się znalazł, uwaga, miły młody człowiek, który powiedział, że znajdzie nam miejsce do zaparkowania. Stay, stay! Idź, idź! O kurde. Czekaj, pies. No kurwa, pies, piss off. Bella już jest gotowa do tego, żeby wyskoczyć z samochodu. Salam. Salam. No tutaj faktycznie to się zmieścimy, bo jest wysoko, okej. Okay. Dobra, zaparkowany. Idę pokazać, jak to wygląda. O, na styk. Mieliśmy małą czkawkę tam z tamtym parkingiem, bo oni chcieli, żeby zostawić im klucze, wiecie? I my jakoś nie bardzo chcieliśmy, mimo że tam wszyscy zostawiają klucze, ale wiecie, my za dużo rzeczy mamy w samochodzie, nie? Żeby tak zostawić, nie? I tyle młodych chłopaków, kurczę, za duże ryzyko. I tutaj żeśmy po prostu wrócili się na główną ulicę i tutaj, gdzie jest ten stragan, słuchajcie, pan poprzestawiał koszyki i tu żeśmy się zmieścili ładnie. Powiedzcie mi, kto z
słysząc o Maroko, nie słyszał o Marrakeszu. Wydaje mi się, że dla wszystkich to jest taka wizyczówka i takie najbardziej znane miejsce, tak więc oczywiście my też chcieliśmy przyjechać. Aczkolwiek przed przyjazdem tutaj poczytałam trochę relacji, bo ja lubię nie tylko przeczytać, wiecie, przewodniki, ale właśnie przeczytać relacje ludzi, którzy tutaj byli. Staram się za dużo nie oglądać, bo po prostu też jakby nie chcę wszystko wiedzieć za dużo, ale trochę trzeba wiedzieć. I wiecie, jest to miasto, o którym najmniej pozytywne słyszałam opinie. W ogóle jeszcze o żadnym mieście przedtem, ani w Maroku, ani w innym miejscu nie słyszałam tyle negatywnych opinii, co właśnie o Marrakeszu. Tak więc trochę to takie wiaderko zimnej wody, no nie? Jakby ktoś chciał zobaczyć wszystkie atrakcje, to pewnie 3 dni będzie mało. Aczkolwiek opinie o tych atrakcjach są mizerne. No. Jestem tutaj w spokojnym zaułku. Powiedziałam, że znajdę tutaj spokojne miejsce i żeby wam poopowiadać. Zanim pójdziemy i pokażę wam po prostu więcej, pokażę wam to, co zdecydowałam się, że tutaj zobaczymy. Tak więc atrakcje są. Atrakcje są, ale opinie o tych atrakcjach są bardzo różne. I teraz na przykład jak ja tutaj do was mówię, naprzeciwko kurczę przyczaił się jakiś człowiek i udaje głupiego. A prawda jest taka, że ilość kradzieży tutaj to po prostu średnio przekracza 100 razy ilość kradzieży w innych miejscach. Cholera, muszę chyba iść dalej po prostu. Więc wręcz aż boję się po prostu nagrywać, że ktoś mi wyrwie ten telefon, bo niestety o takich sytuacjach też słyszałam, tak więc mówię tu przestrożę, więc będzie to bardzo szybka wizyta i bardzo mało nagrywania. Naturalnie tutaj też znajduje się Medina i jest ona bardzo rozległa i składa się tak z takich części nie tylko turystycznych, abym wręcz powiedziała, że że mało turystycznych, aczkolwiek część turystyczna też jest, jest główny plac, na który mam nadzieję, że nie będziemy musieli iść, chyba że po drodze po prostu tam nas druga poprowadzi, ale generalnie chciałabym właśnie tamto miejsce ominąć ze względów bezpieczeństwa. Budynek, który bardzo chciałam zobaczyć, to jest medrasa przy meczecie Ben Yosef. Meczety generalnie w Maroku nie można zwiedzać poza małymi wyjątkami, natomiast można zwiedzać medrasy. Medrasy to są szkoły z internatem. Za dawnych czasów edukacja cała właśnie tylko i wyłącznie była możliwa przy meczetach. A ten budynek jest wyjątkowo piękny. Czytałam i weszłam tutaj i widzę, że faktycznie naprawdę warto. Ten budynek warto zobaczyć. Wejście kosztuje zaledwie 50 dirham. To tyle co nic. Tutaj jest sala, w której odbywały się niektóre szkolenia, jednakże większość nauk odbywała się w meczecie i pomieszczeniach, które się tam przy meczecie znajdują i innych budynkach też otaczających meczet, a to głównie było miejsce po prostu, w którym studenci spali. Tutaj w tych korytarzykach na dwóch piętrach znajdują się
pokoje, w których spali studenci. Tutaj u góry zobaczymy, jaki piękny drewniane balustrady i dach. Za chwilę tam pójdę na górę, ale chciałam Wam powiedzieć, że te cele są strasznie małe. Jak ktoś narzeka, że ma małe mieszkanie albo mały pokój, no to sorry. Każdy pokój według naszych standardów jest duży. To jest dosłownie, nie wiem, 1,5 metra na 1,5 metra. To nawet nie jest 2 metry na 2. A skromnie, jak widać, okienko na podwórko, znaczy na ten wewnętrzny korytarz. No, widzę, że ten pokoik na górze to już taka wersja deluxe, bo tutaj jest jeszcze taka wnęka. Tak więc słuchajcie, 2 razy tyle przestrzeni. Ale za to nie ma widoku, bo ma okno na inne okna. Budowanie w ten sposób z tymi wewnętrznymi dziedzińcami i dużą ilością właśnie korytarzyków powoduje wspaniałą wentylację. I wiecie co, że naprawdę czuć tutaj w każdym pomieszczeniu przewiew. I nawet te pomieszczenia, które jakby nie mają okna, takie fałszywe okno, bo mają okno tutaj na właśnie ten taki malutki jakby dziedziniec, jakkolwiek to nazwać, tak? No to jednak dalej nie są ślepe, prawda? Tylko masz jednak, widzisz, czy jest dzień, czy noc i wpływ świeżego powietrza. No ale tak jak mówię, no rozmiar jest po prostu rozbrajający. Pokoje mają różne standardy i tutaj jest taki pokój, który nie dość, że ma dodatkowe pomieszczenie tutaj, tak? To jeszcze ma taką antresolę. Wbudowaną antresolę. Wow, to już jest po prostu wersja deluxe. No i oczywiście on też wygląda na główny dziedziniec. No powiem szczerze, że to jest miejsce, które faktycznie nastraja do nauki. Jeżeli się ktoś tutaj dostanie, lub właściwie w przeszłości, przepraszam, dostał, no to już samo przebywanie w tym miejscu, czujesz się wyróżniony. To jest najlepsze okienko do robienia zdjęć, okupowane, wręcz prawie kolejka, bo na tamtą stronę pada słońce i można zrobić rewelacyjne zdjęcie. Super. Ale trzeba mieć drugą osobę do współpracy. Jaki fajny pomysł. Tak więc dziewczyny sobie robią zdjęcia nawzajem. Ja nie będę przeszkadzać, bo tam z drugiej strony jest dziewczyna i ona ta robi tej, a ta tamtej, nie? Na zmianę. I co? Byłaś grzeczna, tak? Grzeczna byłaś? No. Oboje byli bardzo grzeczni i cierpliwi. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podobało. Naprawdę warto. Ale byłam zaskoczona, że tyle ludzi. Bo czytałam, że to takie spokojne miejsce. To nawet sobie nie chcę... wyobrażać, gdzie w tych innych bardziej top atrakcjach ile jest ludzi. Przejdziemy się kawałek tutaj po straganie, bo chciałabym kupić kartki. Ale to teraz jest bardzo ciężko kartki kupić, wiecie? Tu oczywiście jest dużo straganów z rękodziełem i po prostu, wiecie, ja jestem zakochana w tych marokańskich drewnianych ozdobach. Szczególnie tych malowanych. Po prostu pięknie. Stare drewno, popatrzcie, jakieś stare drzwi do jakiejś szafy albo do czegoś, nie wiem, ale po prostu cudne.
trzeba strasznie uważać. Może tu pójdziemy na prawo. No widzę, piękne są te torebki, słuchajcie. Ja kiedyś przypominam sobie właśnie, że nieraz za dawnych czasów to z zagranicy ktoś taką właśnie przywiózł z jakichś dalekich podróży. Przepiękne te torebki, ale ja muszę się zadowolić z tym magnesikiem. No, który tu wybrać? Rany, znalazłam kartki. Nie mogę. Jaka radość. I ta, którą wybrać? Mamy Złomka, fajnie tu wciśnięty między stragany. Tak więc na pewno nikt tam się do niego nie dobierał, bo nawet jest zastawione wejście. Więc nawet jakby ktoś chciał coś ukraść, no to powodzenia. Tak, tam jest. Żadnych po prostu niemiłych sytuacji, jakiegoś takiego naciągania czy czegoś, co się naczytałam, więc może nie warto po prostu przesadzać i tak panikować, może niepotrzebnie spanikowałam, ale było to jakby, my nie widzieliśmy oczywiście wszystkiego, ale takie pierwsze wrażenie z tego, co żeśmy widzieli, to takie najbrudniejsze miasto, z których żeśmy widzieli. Fajnie, żeśmy pojechali, ale wystarczy. Prawda? Uchodziliśmy nogi. Yeah.
musimy jechać przez koryto rzeki, bo nie ma innej drogi. No, trochę nie lubię tak, bo wtedy jakby padało, to jutro nie wyjedziemy stąd. No widać, że czasem tu pada, bo widać po tym dnie, że czasem jest tu woda. Poszedł się spytać ludzi, gdzie możemy się zatrzymać, bo wiecie, no zaraz będzie ciemno, a my tutaj no nie możemy po nocach w takim terenie szukać miejsca po prostu. No, mowy nie ma. Więc teraz to już nie ma znaczenia, bylekolwiek gdzieś, gdzie byśmy się mogli rozłożyć w miarę spokojnie. Okazuje się, że potrzebujemy zgody kogoś tu, nie wiem, wodza wioski i po prostu czekamy, żeby było weselej. To stoimy na boisku i chłopaki mają, widzę, krótkie spodenki do gry i oczywiście nie wiedzą, co to jest Polska i gdzie jest Polska, ale Lewandowski to wiedzą. No i wczoraj, jak przyszedł sołtys z tej wioski, czy jakkolwiek on się tam nazywa, taki starszy pan, był bardzo grzeczny, ale powiedział, że nie. Bo on powiedział, że żebyśmy my tam zostali, to on musi zgłosić to do władz i tak jakby na policję i po prostu ich powiadomić i wtedy to jest, on bierze za nas pełną odpowiedzialność. Więc jakby się coś nam stało, ktoś by okradł, tam cokolwiek zrobił, a to wtedy jest jego odpowiedzialność. I on powiedział, że on nie chce brać tej odpowiedzialności. No cóż. A z Ukrai to obyczaj. No więc, wiecie, nie mieliśmy za bardzo wyboru. Po prostu pojechaliśmy kawałek dalej i po prostu szukaliśmy, gdziekolwiek się da zjechać. No i tak wylądowaliśmy tutaj. W takiej polnej drodze. O Bela, co tam? No i w sumie mieliśmy bardzo spokojną noc, bo później wiatr się wyciszył, a i my żeśmy się wyciszyli z pomocą napoju bogów. I wiecie co? My nie wiedzieliśmy, że w Maroku, znaczy wiedzieliśmy, że w Maroku można kupić alkohol, ale jest on ograniczony, ale da się, ale my lubimy wino, tak? Jesteśmy straszni winiarze i po prostu lubimy też smakować. I nie wiedzieliśmy, że w Maroku też robi się wino. Proszę bardzo. Produkt. Oj, zasłania słońce. Uwaga. Produkt marokański. Winnica Meknes. I wino nazywa się Ksar. Bardzo smaczne było. Naprawdę dobre. To drugie, które kupiliśmy, to niestety nam nie podeszło. Tak, taki kwasiak. Ale to było bardzo dobre. Tak więc polecamy. Wino Ksar. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Matko moja. Tutaj pan da mi wizytówkę. Super, dziękuję bardzo, bo to taki piękny, słuchajcie, sklep tutaj jest. This is our map. It's behind. Aha, super, o, i jest in, mapą. Dobrze. Hello, pan bardzo przystojny, piękny. Thank you, ma'am. Welcome in the chat.